Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Pan Szachuś. Moi drodzy widzowie, przedstawię Wam dzisiaj partię rozegraną w internecie pomiędzy Polish Fighter 3000 a Sergiejem Kariakinem. Polish Fighter to oczywiście nasz Jan Krzysztof Duda. Panowie grali tempem 3 minuty plus 1 sekunda na zawodnika, były to eliminacje do Speed Chess Championship. I tutaj Jan Krzysztof Duda pokonał wszystkich swoich zawodników w meczach. To nie była oczywiście tylko jedna partia, tylko tych partii było mnóstwo. Tempem 5 minut plus 1 sekunda, tempem 3 minuty plus 1 sekunda oraz 1 minuta plus 1 sekunda. Ta partia była rozegrana właśnie tempem 3 plus 1. Wiem, niektórzy może sceptycznie podejdą do analizy tak krótkiej partii, ale mimo to przeciwnicy, znaczy zawodnicy tejże rozgrywki wykonywali posunięcia naprawdę na wysokim poziomie, więc myślę, że nawet warto czasem sobie taką partię przeanalizować dosyć szybko. Zawsze z czegoś możemy coś możemy wynieść z każdej partii, moi drodzy. Przejdźmy już do rzeczy. Janek rozpoczął posunięciem skoczek F3 D5 ze strony Kariakina, czyli widzimy, że tutaj nam się szykuje otwarcie Retiego. Posunięcie c4 daje nam Gambit jego tutaj czarne mogą wybić, ale są jakieś skoczki na a3, tego piona się zawsze odbije, więc tutaj krzywdy dla białych nie ma. Posunięcie e6, jest to naturalny ruch, tak się grywa często, dlatego żeby te centrum tutaj przytrzymać, przede wszystkim pionka na d5. No i można tutaj białymi również przejść do Gambitu Hetmańskiego, grając posunięcie d4 tak też można grać, jest to ciekawa opcja. No ale tutaj Janek zagrał e3. Jest to też ciekawe rozwiązanie, które daje możliwość nadal grania gambitu chytmańskiego, ale może inne plany po stronie białych też konstruować. Moi drodzy, tutaj skoczek f6 ze strony czarnych. Skoczek na c3. Wyprowadzamy normalnie figury, goniec e7. Wszystko jest dobrze, wszystko jest naturalnie i teraz posunięcie ciekawe b3. Ruch B3. Widzimy, że te pionki D2, E3 przede wszystkim bardzo przeszkadzają gońcowi w wyprowadzaniu go tutaj po tej diagonali C1, H6. Więc goniec zmierza prawdopodobnie na pole B2, żeby fajnie tutaj próbować gryźć przeciwnika po zrobieniu krótkiej roszady, która właśnie nastąpiła. No i właśnie jest goniec B2. Tutaj widzimy, że białe wyczekują szczególnie tutaj w centrum akcji. Czekają, aż na przykład pionek wybije na C4. Potem można oczywiście odbić to pionkiem, można odbić to gońcem, w zależności co się komu podoba w danej sytuacji. No, jak wybijemy pionkiem, to zawsze te centrum jest silniejsze. Nie zawsze. Potem wolna linia może się utworzyć, jeżeli wybijemy gońcem. No, cuda nie widy. Można grać w szachy bardzo bogato. Moi drodzy, przejdę dalej do posunięcia. Posunięcie B6 zagrał Karjakin. No, i teraz Janek zagrał bardzo ciekawy ruch. Od razu pokazujący tutaj poważne zamiany. Miary, co będzie chciał da, grać dalej tutaj z Kariakinem. No i właśnie jest to posunięcie wieża G1. Na pozór dziwne posunięcie, bardzo dziwne na pozór posunięcie, ale e, ruch konkretny. E, szczególnie w blicu, No bo w dłuższej partii, to e, oczywiście trzeba by było mocno się przygotować do takiego posunięcia, ale w blicu Tutaj głównym zamiarem jest zagranie G4-G5, żeby atakować króla. Jest to celem dla białego, jest to celem białego przede wszystkim. No i mniej doświadczeni zawodnicy czarnymi mogą mieć problemy. Widzimy, widzimy tutaj, że białe rezygnują z krótkiej roszady, ale... Te pionki tutaj widzimy też są tak fajnie ustawione, które króla ciekawie kontrolują, ciekawie bronią. Posunięcie c5. No, jeżeli nas atakują, moi drodzy na skrzydle, tutaj g4 właśnie nastąpiło, bo trzeba konsekwencji w swoich działaniach. No to my staramy się odpowiedzieć w centrum przede wszystkim. Takie są reguły ogólne. Tutaj skoczek na C6 pomaga w przepchaniu na przykład pionka na D4, no ale białe oczywiście grają szybciutko. Tutaj pionem G5, który bardzo przeszkadza już figurom czarnym. Widzimy, że pole F6 będzie dobrze kontrolowane. No i skoczek tutaj postanowił zagrać na E4. Moi drodzy, ocena w ogóle komputera. Jest taka, że tutaj jest około równości z lekką przewagą czarnych mimo wszystko. Pewnie wynika to z tego, że struktura pionków tu się naruszyła bardzo u białych. Jeżeli na przykład czarnymi udałoby się dojść do końcówki, no to struktura pionów bardziej wysunięta u białych mogłaby być sporym problemem. No, jeżeli białe nie zaatakują, to, te, to będzie ciężko... Przepraszam najmocniej partię wygrać, ale to już mówię. To jest partia w internecie 3 plus 1, więc panowie tutaj sobie szaleją. Szczególnie nasz Janek sobie szaleje. No i teraz nastąpiło oczywiście wybicie Pionek wybił na E4 i posunięcie skoczek na E5. No, aktywnie skoczka gdzieś trzeba postawić. Teraz zauważcie, że ten Pionek jest broniony tylko przez wieżę, a dwa razy jest atakowany przez Gońca i przez Hetmana więc czy tego pionka nie stracimy. No to już jest zagwostka dla nas i dla grającego. Tutaj czarne wymieniły tego skoczka i goniec wymienił tego e, gońca. Skoczka, przepraszam najmocniej. I teraz tak. Tutaj czarnymi należałoby przede wszystkim spróbować zagrać taki ruch F5, tak tak, albo ruch F6. Zobaczcie, że na przykład po ruchu F6 trzeba już konkretnie zagrać, no i tutaj należałoby wybić. No i koniec wybija. Widzimy, że zostają nam tutaj bardzo słabe pionki, teoretycznie słabe pionki w centrum, ale na przykład taki pionek E4 potrafi być bardzo końśliwy, bo on tutaj przede wszystkim bardzo dobrze kontroluje pole D3, nie ma jak się przedrzeć do góry i tym pionkiem również nie masz jak się, jak się przedrzeć, też do góry no i po na przykład wymianach na F6, tutaj Hetman by mógł wybić na F6 i pozycja naprawdę jest bardzo dobra dla czarnego, tu jest ciężko grać białymi, tu trzeba grać takie sztuczne posunięcie wieży G2, ale chyba jedyne żeby bronić punktu F2 i białymi mogłoby być tu naprawdę bardzo nieciekawie mimo wszystko, wolna linia, ustawmy wieżę na wolnej linii, goniec zawsze się przedrze tędy lub próbować jakiś zagrać może goniec D7, B5, może od razu B5, może że A6. No, można grać wiele rzeczy ciekawych, które e, łatwo zagrać, gdy król przeciwnika jest w centrum i kontrolujemy tutaj czarnymi przede wszystkim wolne linie. To jest ten główny atut. No ale e, tak, e, tak tutaj nie zostało zagrane. No pewnie trzeba by było zagrać f6 po f6. Jeszcze tutaj biały mogłyby wycofać tego gońca na c3. To jest też dobre zagranie. Przy okazji bronimy. No ale tutaj może jakieś wybicie. No jest pionek więcej w tym momencie, ale trochę lepiej dla białego, bo e, ten goniec zostaje jeszcze w grze. My może jakiś hetman g4 z planami ataku. No w ten sposób trzeba by było grać, może potem H4. Tak pewnie w zamiarach tutaj Janek miał, może od razu H4. Ciekawe zagranie, bo bić nie można, bo tutaj na G7 też wisi. Widzimy goniec, zwierząt, chcą fajnie współpracować. No i teraz moi drodzy, po biciu na E5, tutaj czarne wybiły tego pionka na G5. No tutaj robi się powoli groźnie. Mianowicie pewnie wszystkim Wam narzuca się teraz posunięcie Hetman G4. Tak, też zostało to zagrane no i teraz tak moi drodzy jak dalej reagować no tutaj żeby się wybronić przede wszystkim czarnymi niekoniecznie tym gońcem trzeba uciekać, co jest ciekawe zauważmy, że na przykład jakbyśmy zagrali hetmanem e7, gdzie większość z nas złapałoby się za głowę no ale po na przykład takiej wymianie na g5, hetman by wymienił na g5, wieża by wymieniła i posunięcie f6, odbijamy tą figurkę, wieża na przykład g4, wymieniamy i powiedzmy Wieża bije na E4, no i tutaj oczywiście następny pionek pewnie ucieka, ale aktywność czarnych figur jest też niezła. No i to jest pozycja około równości, e, mimo wszystko tak można byłoby grać. No ale, moi drodzy, tutaj Sergi Karjakin e, grubo się pomylił i zagrał goniec na F6. No i teraz, moi drodzy, zadanie dla Was: jak zagrać białym kolorem, żeby zwyciężyć w tej partii? Tutaj trzeba się chwilę zastanowić. Myślę, że niektórzy z Was już znaleźli rozwiązanie. Film sobie proszę zatrzymać, jak ktoś ma takie życzenie. I uwaga, pokazuje rozwiązanie. I tak też poszło w partii. Uwaga, Janek wybił na G7, po prostu aż się uśmiechnął i zbił na G7 w tym momencie. Tutaj, kariakin. Pokerował, minął, grał dalej, ale już czuł, że jest niedobrze. Bicie na G7, i oczywiście wieża wybija na G7 z szachem. Król H8, jedyny ruch. No i to się nazywa, takie ustawienie, moi drodzy, gdy król za bardzo nie ma wyjścia, to jest tak zwany młynek szachowy. Tutaj w tym momencie trzeba też odpowiednio grać. Zauważmy, że mamy w tym momencie Hetmana za figurę mniej, więc tutaj białymi nie jest zbyt ciekawy. Ale są konkrety, no i trzeba znaleźć dalej ten konkret. Mianowicie wieża zbiła tutaj pionka na F7. Jest szach, widzimy, że jedyna zasłona to hetmanem, ale nie ma takiej potrzeby jeszcze. Król wraca na G8 i znowu tutaj dajemy szacha na G7. W tym momencie król na H8. Widzimy, że białe mogłyby tak tańczyć w kółko, byłby remis. No i w tym momencie Janek zagrał ruch troszkę dający szansę tutaj czarnym. czarnym. Mianowicie wieża zbiła na A7, no tutaj... Dobrą obroną byłoby jedyną wieża na F6. Już ten młynek się kończy, ale po wybiciu na A8 w następnym ruchu tutaj wybijamy wieże. Dwie wieże za hetmana z przewagą pionów to też jest wygrana pozycja dla białymi oczywiście. Tylko że zawodnik tej klasy już powinien zagrać trochę lepiej. I dokładniej. Tak też można by było wygrywać białymi, mianowicie, moi drodzy, po król. To cofnę, po król H8, ruch, który wygrywa, tu się można jeszcze chwilę zastanowić. Zatrzymajcie sobie, proszę film. Oczywiście jest to ruch wieża G6, po którym Janek też zagrał. Tutaj poszło bicie, król zagrał z powrotem. Wrócił Janek oczywiście na G7, król na H8 i wieża na G6. Zauważmy, że król już nie może się poruszyć w bok. Więc jedyna obrona to na przykład zasłonięcie się wieżą lub Hetmanem. No powiedzmy wieżą, no to tutaj jest oczywiście wybicie, nie ma innego wyboru jakby wybić. Wieża wybi wy mogłaby wybić na F6. Wieża więcej ze strony białych, partia totalnie wygrana. No ale w tym momencie, gdy król ruszył tu i wieża zagrała, Karjakin złożył broń. I przegrał tą partię. Partia dosyć szybka. Myślę, że z ciekawym atakiem, ciekawą ideą. Mam nadzieję, że przydatna. Dziękuję serdecznie za uwagę. Życzymy Jankowi w finałach tegoż turnieju. Do zobaczenia. Trzymajcie się na razie. Hej.